spotykamy się już po raz 12 na międzyuczelnianej konferencji Dzień Mózgu w Szczecinie. Uczelnie muszą ze sobą bliżej współpracować z tego względu, ażeby lepiej wykorzystywać swój potencjał dla dobra kształcenia studentów przede wszystkim. Więc tego typu seminaria, tego typu wspólne inicjatywy są absolutnie wspierane przez ministerstwo i cieszymy się ogromnie, że takie inicjatywy powstają. Wspólnymi siłami staramy się pokazać to, co mamy najlepsze. Przykład takiej współpracy wieloletniej, już 12 edycja, jest absolutnie czymś, co cieszy i to nie tylko środowisko szczecińskie i wszystkich Szczecinian, ale i uniwersytety. Konferencja ta również wpisuje się w jubileusz 40-lecia Uniwersytetu Szczecińskiego i pokazuje taką cudowną współpracę między uczelniami. To jest też efektem współpracy oczywiście, ale i pewnej przyjaźni pana profesora Potemkowskiego z Instytutu Psychologii i pana profesora Samochowca z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Co roku konferencja ma inny przekrój tematyczny. Mówiliśmy o mózgu i dzieciach, o mózgu i sztuce, mózgu i nowych technologiach, mózgu i genetyce. Uznaliśmy, że ten proces decyzyjny ma w sobie tyle rzeczywiście tajemnic, że warto naświetlić ten problem. Okazuje się, że nasza wola, czymkolwiek ona jest, jest niezdefiniowana, ma ogromny wpływ na plastyczność mózgu. Coś niematerialnego potrafi zmieniać materię połączenia w samym mózgowi. A więc szanujmy naszą wolę, ćwiczmy ją, myślmy o niej. Rozpowszechnianie tej wiedzy wśród społeczeństwa skutkuje tym, że możemy stawiać na profilaktykę, a to jest zawsze lepiej zapobiegać niż później leczyć. No i współpraca pomiędzy przyszłymi psychologami, a przyszłymi lekarzami to też jest fantastyczna sprawa. Oni uczą się, upraktyczniają swój zawód, a potem śmiało przychodzą na przykład do oddziałów psychiatrycznych, oddziałów środowiskowych. Natomiast lekarze też uczą się tego bardziej humanistycznego widzenia świata. To jest coś, co przyciąga, skoro już 12 lat sala Auli Uniwersytetu Szczecińskiego jest wypełniona po brzegi. Na sali są studenci, młodzież szkół średnich, pracownicy naukowi dwóch uczelni. No i są uniwersytety trzeciego wieku zaproszeni z Goleniowa, ze Świnoujścia przyjechali, widziałam autokarem. I nasz Uniwersytet Szczeciński Humanistyczny Uniwersytet Seniora. Konferencja jest dedykowana wszystkim Szczecinianom. Mamy zarejestrowanych na tą konferencję ponad 200 lekarzy. Ta konferencja jest wyjątkowa, dlatego że mamy wyjątkowego gościa, profesora Andrzeja Dragana, który jest światowym ekspertem w sztucznej inteligencji. Jest to niesamowity człowiek, który poza pasją olbrzymią, którą ma do nauki, zajmuje się również sztuką, filmem i popularyzacją nauki. Ten czas zaproszenia tych wybitnych prelegentów powoduje, że przyciągane są właśnie takie ilości osób zainteresowanych tą problematyką.